Ale co znaczy story? Jak masz to. Jesteście jeszcze u wujki. No nie, nie wierzy w nas i tak dalej. No a my walczymy, no w chuj błędów zrobiliśmy. To, no trzeba być być typem, który za 10 lat podchodzą do niego ludzie i mówią: ty 20 lat temu taki film wypuściłeś, gibusy, nie? Ja bym chciał, żeby coś przeskoczyło. I o tyle Sylwkowi zazdroszczę, że Sylwek ten pierwszy content swój zakończył dużo szybciej. To znaczy, on pranki skończył chyba po 4 latach działalności, czy po 5. A u nas to trwa, wprawdzie w innej formie, no ale trwa. Bo po prostu dawało to wyświetlenie, wiecie o co chodzi? Om nom nom, to było bardzo drogie. A właśnie, no tak, przecież oni mieli om nom nom, oni mieli udziały w tym. A, mieli dbal przecież, ja nie wiem co tam się wydarzyło. W ogóle to był pomysł, żeby zrobić właśnie japońskie burrito, czyli sushito, czyli takie w kształcie burrito kanapki. Czekajcie, sprawdźmy czy co. To miało ten. O, to wynajęcie, czyli sobie zamknęliśmy. No co, no kupa kasy utopiona i tyle, no. Ale fajna przygoda. Abstrahuję, otworzyli restaurację. Zwyczajne. No oni kurwa też próbowali, tak jak ekipa otwiera nowe rzeczy, to Abstra też tak próbowali. Na początku każdy właśnie myślał, że to idzie zajebiście. Ja już wtedy byłem w mroku głębokim, więc jakby mnie te informacje om nom nom to trochę omijały, bo jak zakładali bal, to tam jeszcze uczestniczyłem trochę w tym życiu i się o tym dowiadywałem, ale om nom nom to już jakby byłem poza tym. Bo kiedy oni om nom nom otworzyli, nie wiem. Ale jakby to już mnie tak latało mi to trochę koło dupy. Nie obchodziło mnie to, bo już ja byłem w swojej piwnicy w mroku. Boż, mi zaraz padnie telefon. Wow, ej, streamowałem kurwa w 2015. Stara! Widzisz, to jest noc, mój garbaty. Ma to otwarcie, oddaj mi na 10 osób nas ogląda. Się wam pokażę. Idziemy. Tutaj są ja ludzie. Kiedyś. Wait, wait, please. Światło na mnie włączy. Wow, nie wiedziałem, że jest taka live, w ogóle live. O, tutaj są wszyscy. Tam wygląda jak minimaki. Tutaj ludzie. Nie jest. No i daj. Że to w ogóle patrz, to było 2015? 16. 5 lat Mazowieckie, nasze miasto. Tutaj chyba. Przeszłość. Byłem poza tym. Że mnie bolało to po prostu. O. Jakie to takie kwaśne było, no nie wiem, no takie dziwne, no. Po prostu powiem wam, że mnie bolało to po prostu. O. A czemu gada teraz? Zeszło serio. Trzymam kciuki. No bo kurde, no nie chcę mieć konflikt. Mogę z Sylwkiem rywalizować, ale. Nasz konflikt będzie trwał powszechczas. Nie, na pewno jakiś. Nie, ja im dobrze życzę, tak jak mówię. Ja im dobrze życzę. A czy my mieliśmy, nie no, mieliśmy taki cichy konflikt, myślę, wszyscy z branży o tym trochę wiedzieli, że jakieś są te tak, że się nie lubimy, o to na pewno każdy z branży wiedział. Jakiś taki, że Wardenga z Abstra, to się nie łączy, nie? Czy to się kurwa... Ale mieliśmy, pamiętam, kiedyś współpracę razem. Mieliśmy. Co ja chciałem obejrzeć? Już nie pamiętam. Kurwa, coś tu gadał. O, dobra, Nitro. Widziałem, że ekipa chyba nowe.